Cześć, tu Ernest. W tym filmiku streszczę wam całą fabułę Fortnite Battle Royale. Fortnite Battle Royale to głównie strzelanie i budowanie. Jednak na pewno zauważyliście, że jeśli się rozejrzymy, to na tym się nie kończy. Ale od czego to wszystko się zaczęło? Dwa pierwsze sezony nie szły z żadną konkretną fabułą. Battle Royale Fortnite dopiero się wtedy rozkręcało. Tak samo było w sumie przez prawie cały sezon trzeci, dopóki gracze nie spostrzeli na niebie nowej komety. Wtedy narodziło się wiele teorii, że może to być tak naprawdę statek kosmiczny, albo że wykrzywione wieże zostaną zniszczone przez meteor. Największy szum był definitywnie wokół teorii o wykrzywionych wieżach. I tak, po złożeniu wszystkiego w całość, społeczność ustaliła dzień 18 kwietnia jako datę, podczas której to tajemniczy obiekt na niebie miałby spaść na wykrzywione wieże i je zniszczyć. W tym samym czasie twórcy gry dodali do świata Fortnite spadające z nieba odłamki meteoru, które spadały w losowych miejscach na mapie i nie uderzały jeszcze w ziemię. A tajemniczy obiekt na niebie stale się powiększał. A gdy nadszedł 18 kwietnia, po wycelowaniu na kometę wydawało na pulsujący dźwięk, który wzięty pod spektrogram ujawniał obraz rdzawego lorda tańczącego emotkę "Przyjmij porażkę". To nie był jednak jedyny znak udowadniający, że Epic śledziło to, co się dzieje w społeczności graczy, ponieważ w tym samym czasie na wykrzywionych wieżach pojawiały się teleskopy i tabliczki nawiązujące do teorii spiskowej o meteorycie. To wszystko zdawało się mówić, że nic z naszych przypuszczeń, nic nie uderzy i zostaliśmy strollowani. Jednak wraz z czasem, częstotliwość spadania odłamków się nasilała, do tego po jakimś czasie zaczęły one uderzyć w ziemię i pod koniec sezonu trzeciego mogły nawet niszczyć struktury graczy, co mogło nieraz uprzykrzyć komuś grę. Nadszedł sezon czwarty. Na mapę zleciała garść meteorów, które utworzyły kratery w paru różnych miejscach. Wykrzywionym wieżom też się trochę dostało. Jednak największy z nich został utworzony obok stęchłego składu, który został przez to w połowie zniszczony. A w tym największym kraterze był także największy meteoryt, wokół którego została zbudowana placówka badawcza przez prawdopodobnie rząd sprawujący władzę w świecie Fortnite Battle Royale. Co ciekawe, na terenie kraterów pojawiły się także skokoskały, czyli kryształy, po zjedzeniu których przez paręnaście sekund mogliśmy skakać wyżej i nie otrzymywać obrażeń od upadku. Po zakupie karnetu bojowego, w zakładce z wyzwaniami pojawił się też nowy zestaw wyzwań o nazwie Hit Ekranu, które wykonanie polegało na zrobieniu wszystkich misji poszczególnych tygodni aż do 7. A w nagrodę, tak jak teraz, otrzymywaliśmy ekrany wczytywania, a za wszystkie 7 tygodni ubiór postaci. Ale to za moment. Ekrany wczytywania i ich opisy z tego sezonu zdradzały nam szczegóły z zakulis produkcji jakiegoś filmu. Pierwszy ekran wczytywania pokazuje, jak pracę nad pełną sceną przerywa uderzenie meteorytów w wyspę, a dokładniej więzienie. Drugi ekran wczytywania przedstawia Omegę, skniając setny poziom karnetu bojowego, wykorzystujące okazję na wydostanie się z więzienia, ale nadal wtedy nie wiedzieliśmy, co to się dzieje. Trzeci ekran wczytywania pokazuje grupkę superbohaterów w swojej willi, dyskutujących nad hologramem Omegi, zaznaczonego w miejscu, gdzie znajdowało się wcześniej wspomniane więzienie. Czwarte ujęcie przedstawia Omegę zrzeszającego swoją armię w bazie przy Błudnym Brzegu, a już w piątym tygodniu byliśmy świadkami wielkiej walki złoczyńców z superbohaterami w wykrzywionych wieżach. A w szóstym tygodniu widzimy zdjęcie z planu po prawdopodobnie zakończonej scenie, jak Omega bez swojej zbroi pije kawę się ze swoim filmowym wrogiem. A w tym samym czasie, gdy mijały tygodnie, na mapie zachodziły coraz to kolejne zmiany. Meteoryt w wypasionej wyrwie coraz bardziej się otwierał, ujawniając tajemniczą kapsułę w środku. Sama placówka też się rozwijała, a czarne ciężarówki rządowe zbierały odłamki meteorytów oraz skokoskały i wiozły je do Błudnego Brzegu, czyli tam, gdzie obok znajdowała się baza złoczyńców, co przynosi nas na ekrany wczytywania za 7 tydzień i ten dodatkowy, na których to widzimy, jak postać przybysz, która skrywała się pod nazwą Hit Ekranu, wydostaje się z hukiem z kapsuły w meteorycie i aktywuje rakietę w bazie przy Błudnym Brzegu, do naładowania której użył wcześniej przygotowanych skokoskał. I tutaj niestety nie wiemy, dlaczego ktoś by wiózł tam skokoskały, zanim przybysz wydostał się z meteorytu, ani czy rząd współpracował z tą tajemniczą postacią. Ale wracając do wątku z filmem, Epic tak chciał odwrócić naszą uwagę, abyśmy myśleli, że to jest główna fabuła tego sezonu. Jednak jak się myśleliśmy, wszystkie ekrany wczytywania z Omegą, Karbidem i tak dalej, to były tylko ujęcia z filmu reżysera, który postanowił wykorzystać to, co się rzeczywiście działo w świecie Fortnite, co oznacza, że meteoryt, czy ujęcia walki w zniszczonych, wykrzywionych wieżach, nie były w planach. To, że wątek z Karbidem i Omegą to był film, potwierdza jeszcze to, że pod koniec sezonu czwartego pojawiły się plakaty promujące film z ich udziałem. A dzisiaj na Korkołomnym Kinie grany jest ten właśnie film.
A wracając do hity ekranu, 27 czerwca na ekranach telewizorów w grze, jak i w bazie przy Butnym Brzegu, pojawił się minutnik odliczający 3 dni. I 30 czerwca, już w grze, a nie na ekranie wczytywania, byliśmy świadkami startu rakiety z Butnego Brzegu. Rakieta szybowała nad mapą Fortnite, przebijając się przez czas i przestrzeń parę razy. Aż w końcu, ostatecznie nie uderzyła tak mocno, że zostawiła za sobą dosłownie pęknięcie w sieci Fortnite. Wyrwa na niebie coraz bardziej się powiększała, a do tego tajemnicze portale zaczęły się pojawiać na mapie, które zabierały lub dodawały coś na mapę. Na przykład, na mokrych poczarach pojawił się szkielet, a porwany został pan pomidorek, znak Nom ze sklepowej Sydyby, czy duży burger z Lepiego Lasku. Z tym ostatnim elementem mapy było o tyle ciekawie, że na jednej z kalifornijskich pustyni w rzeczywistości pojawiła się replika pana burgerka. Tym Epic nakręcał hype na nowy sezon, rozstawiając jeszcze w paru miejscach na świecie, w tym jedną w Warszawie, repliki lam. I w końcu, Fortnite na swoim Twitterze udostępniło pierwszy zwiastun sezonu 5 z pytaniem, czy jesteśmy gotowi na zderzenie światów. Trzy dni później mamy nowy sezon, na którego trailerze widzimy, jak postać Drift ze swoim wózkiem golfowym wandalizuje pana burgerka. Do momentu, aż nie porwał go, jego wózka i pana pomidorka Portal, taki sam, który zabrał ze świata Fortnite pana burgerka. I tutaj nastąpiło zderzenie światów. Na mapę Fortnite zostały dodane kamienne głowy prosto z Wysp Wielkanocnych, wózki golfowe Drifta, sam skin Drifta i rozpoczęła się nowa seria ekranów czytywania, nazwana Wyjazd w trasę. Tutaj już niestety nie było tak ciekawie jak w przypadku sezonu 4, ponieważ przez te wszystkie ekrany czytywania widzimy, jak Drift zostaje zapoznany ze światem Fortnite. Widzimy na nowe miejscówki sezonu 5, tak jak golfowe gniazdko, a do tego Drift co tydzień ulepszył swój strój. I tak aż do 7 tygodnia, w którym to widzimy, jak postać egzekutor wchodzi do ich świata przez portal. Ale nie mamy pojęcia, jaka jest jego rola, bo nie pojawił się na żadnym z następnych ekranów czytywania. Następnego tygodnia powrócił pan pomidorek, ale w stylu, bo z całą świątynią. Ta sama aktualizacja, która wprowadziła na mapę pomidorowy przybytek, zmniejszyła także wyrwę na niebie. Stała ona się różowa i skurczona, jakby miała już niedługo zniknąć. Aż tu nagle zaczęła ona walić piorunami w małą górkę z kaktusami na pustynnej części mapy. I tak aż do piątkowego wieczoru, podczas którego, gdy piorunami wyrwa zniszczyła już wszystkie kaktusy i kamień, na ten świat najdłuższym uderzeniem zesłała nam tajemniczą kostkę. Tym samym wyrwa na niebie w końcu zniknęła, a kostka nie została na swoim miejscu, ponieważ przez następne tygodnie kostka przemieszczała się po mapie, raz na jakiś czas zostawiając na ziemi runę oraz pole magnetyczne. Ostatnie dwa ekrany wczytywania sezonu 5 pokazują, jak grupka znajomych z Fortnite interesuje się kostką, w której to bobowe barwy zauważyła swoje mroczne odbicie, czyli Dark Bombera, skina, którego mogliśmy niedawno zakupić w sklepie. W tym samym czasie, jeszcze sięgając sezonu 4, budynek wykrzywionych wieżek został naprawiony, dopóki kostka znowu go nie zniszczyła. A zniszczony stęchły skład został przerobiony na muzeum upamiętniające wydarzenia z wypasionej wyrwy. A gdy kostka dotarła do Lot Lake'a, aby potem wkroczyć do wody i rozpocząć kolejne epickie wydarzenie, tym razem kostka dosłownie się roztopiła, zmieniając wodę w jedną wielką trampolinę.
później rozpoczął się sezon 6, który ujawnił nam, co się stało z kostką. Kostkę noszącą całą wyspę, teraz, jak na pewno wiecie, lata nad mapą, odwiedzając wcześniej zostawione runy. I już niedługo będzie na ostatnim etapie swojej podróży. Co wtedy? Zobaczymy. Co do ekranów czytywania, na razie nie opowiadają nam jeszcze niczego ciekawego, poza może historiami z życia postaci z karnetu bojowego. Najciekawiej powinno być w okolicach 7 tygodnia. I to tyle. Dajcie znać, czegoś nie ominąłem albo pokręciłem, a przybędę ten komentarz. Do tego zachęcam do napisania waszych spekulacji dotyczących nadchodzących wydarzeń do świata Fortnite. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bajowym!